Zdobyliśmy punkt na trudnym wyjazdzie. My ten punkt szanujemy, bo uważamy, że prawdopodobnie jest zasłużony. Mecz się odbił bardziej na środku pola. Jedna czy druga drużyna się starała czekać na szybki kontratak, pressingiem odzyskać piłkę. Niestety w naszej grze było bardzo dużo niedokładności i z tego powodu my nie stworzyliśmy jakieś tam 100% sytuacje. Bardziej jesteśmy zadowoleni z pierwszej połowy niż z drugiej połowy, bo tam był chyba fragment 20-25 minut, kiedy ta gra nasza wyglądała troszeczkę gorzej. Na szczęście nie straciliśmy bramkę i po tych zmianach już była troszeczkę poprawa i końcówka już myślę, że była też znów wyrównana. Tyle moje oceny. No, zapowiadał się na bardzo, bardzo trudny mecz. Okazało się, że ten mecz oczywiście kosztował nas dużo zdrowia, dużo zaangażowania, ale aż tak trudny nie był. W pierwszej połowie mieliśmy kłopoty, bo oczywiście przeciwnik grał wysokim pressingiem, starał się odbierać piłkę i nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Ale co jakiś czas dochodziliśmy do sytuacji i szkoda, że nie strzeliliśmy przynajmniej jednej albo nawet dwóch bramek. Z pierwszej połowy jestem w miarę zadowolony. Tutaj gratuluję wszystkim piłkarzom, bo naprawdę wykonali odpowiednią pracę, taką, którą sobie zakładaliśmy. Znaliśmy przeciwnika, wiedzieliśmy jak gra, znaliśmy ich mocne strony i bardzo uważnie staraliśmy się grać, dlatego ta pierwsza połowa była taka troszeczkę pod dyktando może przeciwnika, ale oczywiście z naszymi sytuacjami. Natomiast z drugiej połowy jestem bardzo zadowolony, bo w pewnych momentach mieliśmy inicjatywę, tą inicjatywę wykorzystywaliśmy, zamienialiśmy na sytuację i w pewnym momencie już byłem w 100% pewny, że zdobędziemy bramkę. W momencie, kiedy wyjeżdżamy 3 na 1 ze środkowym obrońcą i źle rozegraliśmy tą piłkę. Dlatego myślę, że z tego meczu jestem zadowolony. Podział punktów jest sprawiedliwy, ale myślę, że byliśmy bliżsi zdobycia tych 3 punktów i gdybyśmy strzelili bramkę, to myślę, że do końca już by wynik się nie zmienił. Także na Państwa oczach rodzi się nowy zespół, który złożony jest z bardzo młodych zawodników, którzy gdzieś swoje pierwsze kroki stawiali na niższym poziomie, ale to są piłkarze, którzy naprawdę mają umysł nastawiony na pracę, na rozwój i chcą w tym sporcie coś osiągnąć. Dlatego dzisiaj byliśmy zespołem na samym początku gdzieś skazanym, może na porażkę, może niewielu nas stawiało tam w roli takiego faworyta, ale dzisiaj okazało się, że potrafimy grać w piłkę i naprawdę z tego, co dzisiaj pokazaliśmy, jestem dumny. Dziękuję.